żółcą się kwiaty pięciornika złotego. Miejscami spotykamy też tu różę alpejską, dzwonek wąskolistny, a także okrzyn szerokolistny, gatunki typowe dla półek i szczelin skalnych. No, zdobyliśmy Halicz. Czujecie tą przestrzeń? Niesamowicie. Rumowiska skalne w Karpatach Wschodnich określane są nazwami Rozsypaniec, Gorgan albo Grechot. No, tu mamy charakterystyczny przykład skałek ostańcowych. No i poniżej, w wyniku wietrzenia, mrozu, kiedy woda dostaje się do skał, powstają różne odpryski i powstają właśnie grechoty. Największe pola grechotów występują głównie na południowych stokach Tarnicy i Krzemienia. Bieszczadzki Park Narodowy leży w obrębie Karpat Zewnętrznych, zbudowanych z utworów fliszowych. Są to serie silnie zróżnicowanych skał osadowych, głównie piaskowców, przewarstwiających się złupkami, rzadziej z mułowcami, marglami i dolomitami. Na takim podłożu geologicznym wykształciły się głównie gleby brunatne, zajmujące prawie 90% powierzchni parku. Z pozostałych typów gleb częste są jedynie mady na terasach zalewowych rzek i większych potoków oraz gleby glejowe, spotykane w wilgotnych miejscach w dolinach i na stokach. Spośród całej górskiej roślinności to murawy alpejskie są najbardziej narażone na zniszczenie przez rozdeptanie. Wędrowanie obok siebie, nie jeden za drugim, powoduje zniszczenie muraw na dużej szerokości. Tutaj najłatwiej uruchamiane są procesy erozyjne. Woda wypłukuje, a wiatr rozdmuchuje cząsteczki odsłoniętej gleby, która w tych warunkach tworzy się niezwykle długo. Park podjął się trudnego zadania regeneracji tutejszych muraw, stosując siatki i barierki oraz produkując siewki traw, które wprowadzane są w najbardziej zdegradowane siedliska. Znajdujemy się na rozsypańcu, wysoko, 1280 metrów. Chyba jeden z wyższych, nie? Bo nieźle wieje. Tak, jeden z najwyższych szczytów w Bieszczadach. Przed nami malownicza panorama, w oddali Tarnica. Najwyższy szczyt Bieszczadów, 1346. A w dali tereny po nieistniejących wsiach, nieistniejących od czasu II wojny światowej. Tarnawa Niżna, Tarnawa Wyżna, Bukowiec, Beniowa. No i w oddali sianki. No, charakterystyczne jeszcze te carynki. Od wieków bieszczadzkie krajobrazy kształtowane były przez wypasy bydła, które latem pędzono przez las na połoniny. Na szlakach tych karczowano lub wypalano fragmenty drzewostanu, tworząc systemy śródleśnych polan. Wykorzystywano je na popas. Dziś carynki stanowią naturalne paśniki dla jeleni i saren. Szlak raz wydeptany, łan raz wybrany pod zagrodę, pole raz tylko uprawione, na zawsze zachowuje piętno ludzkiego zagospodarowania. Miejsce to z upływem lat szczyci się tradycją, tym większą. Im więcej potu i krwi, a więc pracy i wojen, tam się właśnie zdarzyło. Tam, gdzie potok Beskidni i Tarnica wpadają do górnej Solinki,
była kiedyś rozległa i podmokła łąka. W połowie XVI stulecia, kiedy górale wołoscy osiedlili się w Bieszczadzie, i to miejsce ktoś wypatrzył. Wyrąbali osadnicy spory kawał lasu, osuszyli łąki. Nieludzką wykonali robotę. Kto wie, może i bies szypowaty w tej robocie pomagał. Bo przecież jedna z gór nad wioską nazwana była jego imieniem. Dobrze się tu ludziom żyło w tej otoczonej górami dolinie. Aż pewnego dnia przez przełęcz pod Czerterzem na polską stronę przeszła banda węgierskich opryszków. Tą hoję uderzyli na wieś znienacka. Ludzie zginęli, a cała wieś spłonęła. Ci, co pozostali przy życiu, niewielką mieli szansę na uratowanie dobytku. Nazajutrz, gdy pogasły pogorzeliska, ci, którzy ocaleli, pochowali zabitych, zabrali resztę dobytku i opuścili wieś. Postanowili zacząć od nowa, ale już w innym miejscu. Szedł ten smutny pochód ku Węgrom, a opuszczone Moczarne nigdy już nie zostało zasiedlone. Pola zarosły lasem, a po wsi została tylko nazwa. I bies szypowaty, który zasiewał pokrzywy na pogorzelisku. Podobny los spotkał większość bieszczadzkich wsi, gdzieniegdzie zachowały się tylko resztki tradycyjnego budownictwa drewnianego. Typowa zagroda bojkowska pochodząca z 1861 roku ze Skorodnego, obecnie znajdująca się w skansenie w Sanoku, była jednobudynkowa. Wszystkie pomieszczenia znajdują się tu pod jednym dachem, krytym słomianą strzechą. Z sieni wchodzi się do izby i komory oraz boiska, stajni i owczarni. Takie pomieszczenia gospodarcze mogły być dobudowywane, wskutek czego chałupa mogła rosnąć wraz z zamożnością gospodarza, osiągając w skrajnych przypadkach nawet 30 metrów długości. Dym z pieca, ustawionego zawsze w kącie, wychodził bezpośrednio na strych, skąd otworami w dachu wydostawał się na zewnątrz. Ściany tuż przy suficie zdobił rząd ikon. Na długie zimowe wieczory w izbie ustawiano warsztat tkacki, który latem wynoszono na strych. Lasy bukowe dominują w całych Bieszczadach, zaś wśród nich najbardziej rozpowszechniony jest zespół buczyny karpackiej. Tuż pod Połoninami przybiera ona postać krzywulcową. Stare, często ponad stuletnie buki i jawory mają tu postać powykręcanych drzewek i krzewów. Im niżej, tym bardziej przypominają las. Jednak w całej tej strefie ciągnie się pas buczyn i jaworzyn ziołoroślowych. Najczęściej spotykane gatunki runa buczyny karpackiej to marzanka wonna i gajowiec żółty. W niektórych szczególnie żyznych miejscach spotykamy też ciekawy gatunek wschodniokarpacki, silnie trującą lulecznicę kraińską. Obok buczyny karpackiej, na stokach mniej żyznych, szczególnie na wypłukiwanych grzbietach,
spotykamy drugi zespół lasów bukowych – kwaśną buczynę górską. Występuje tu też częściej konwalijka dwulistna, a także borówka zwyczajna. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem jest w niej niepozorna, owłosiona kosmatka gajowa. Bieszczadzkie puszcze są najbogatszą ostoją grzybów w polskiej części Karpat. W Bieszczadach stwierdzono ponad 1000 gatunków grzybów, z których znaczna część należy do zagrożonych i wymierających na innych obszarach Polski, a tutaj ma jeszcze bogate populacje. Grzyby towarzyszą wszystkim siedliskom, lecz szczególnie bogatym w gatunki jest stary las bukowy, gdzie stare drzewa giną na stojąco, a ich martwe kłody użyźniają podłoże, zamykając w ten sposób odwieczny obieg materii. Wśród lasów bukowych niekiedy można natknąć się na borsuka. Na siedlisku skalistym, bardzo żyznym i wilgotnym, spotkać możemy lasy jaworowe z miesiącznicą, a miejscami również rzadką paprocią, języcznikiem. Zbiorowiskiem dość rozpowszechnionym w wysokich partiach Bieszczadów, lecz rzadkim w skali Karpat, jest wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa z dużym udziałem paproci wietlicy alpejskiej. Tu rozpoczyna bieg potok górski. Nie wykształca się jeszcze w głębokie, wcięte koryto. Niewielka ilość wody rozlewa się szeroko po kanciastych głazach. W Bieszczadach istnieją dwa typy źródeł. Szczelinowe, wyprowadzające wody krążące w szczelinach skalnych, i rumowiskowe, wody z pokrywy zwietrzelinowej. Potok Wołosaty to jeden z największych potoków Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Znajdujemy się na odcinku przełomowym poniżej Ustrzyk Górnych. Tu, jak widać, dolina jest znacznie szersza niż na potoku Wołosatka. Koryto jest usłane licznymi, wielkimi głazami. Słońce penetruje tutaj dość łatwo, więc woda w okresie lata nagrzewa się znacznie bardziej niż w tych zacienionych fragmentach górnego biegu bieszczadzkich potoków. Temperatura przekracza tutaj 20 stopni, ale ponieważ bieg potoku jest dość szybki i żwawy i na tych przelewach woda natlenia się dobrze, stąd ilość rozpuszczonego tlenu jest wystarczająca do tego, żeby żyły tu również te same gatunki, które spotykamy wyżej, a więc pstrąg potokowy czy głowacz pręgopłetw. Na pozór martwo wyglądający potok kryje w sobie wiele różnych gatunków ryb, takich jak lipień, pstrąg potokowy, jelec, strzebla, kleń, śliz, a także pospolicie żyjący w polskich wodach drapieżny okoń. Czasem trudno uwierzyć, że na tych często zalewanych i niestabilnych kamieńcach nadpotokowych tak bardzo potrafi tętnić życie. Tutaj pośród olbrzymich parasolowatych liści lepiężnika różowego lub wyłysiałego uwijają się liczne chrząszcze. Pod blaszką liściową często spotkać można ciekawego rójkowca, rozpucza olbrzymiego. Charakterystycznie ubarwionego klytu slamę i niezwykle szybkiego biegacza gruzełkowatego.